dzisiejszym odcinku zaprezentuję stację zasilania UPS z panelem fotowoltaicznym, które mogą być używane na wypadek awarii zasilania. Nie jest to reklama widocznych w filmie produktów, a jedynie prezentacja możliwości tego typu urządzeń. Z powodzeniem sprawdzą się w miejscu zamieszkania oraz w terenie. Podstawową częścią zestawu jest akumulator, który po włączeniu pokazuje główne parametry, jak moc pobierana z niego, moc ładowania oraz na ile godzin wystarczy tej energii w tym akumulatorze. Jak widać, ma wbudowaną lampkę, ma 4 porty USB, 1 port USB 3.0, 2 porty USB 2.0 oraz 1 port USB-C do ładowania smartfonów, tabletów i innych tego typu urządzeń. Ma również gniazdo zapalniczki samochodowej 12 V, gdzie można podłączyć wyposażenie samochodu, na przykład turystyczną lodówkę. Jak widać, również dwa gniazda 240 V sinusoidalne o obciążalności do 300 W każde. Tu można podłączyć na przykład lodówko-zamrażarkę. Prezentowany akumulator można ładować z sieci elektrycznej, panelem fotowoltaicznym będącym częścią zestawu o mocy 160 W oraz ładować jadącym samochodem z gniazda zapalniczki. Ja w domu używam do ładowania panel fotowoltaiczny z tego zestawu powieszony na ramię lub postawiony na takim stojaku drewnianym, więc mam prąd w tym akumulatorze za 0 zł. Praktycznie całą elektronikę, taką podręczną, ładuję z tego urządzenia. A to przykładowe zastosowanie, czyli na przykład latarki, taka warsztatowa, taka czołówka. Wymagają one dwóch rodzajów paluszków. Do tego używam takiej ładowarki. To jest właśnie ten mniejszy akumulatorek, taki większy akumulatorek. Po prostu wkładam paluszki do ładowarki i zamiast do gniazdka w ścianie podłączam to do gniazda w akumulatorze. Jak widać, pobiera 3 W mocy. Mogę podłączyć również smartfon. Zamiast tej ładowaczki podłączam bezpośrednio do portu USB. A teraz pokażę, jak pracuje lodówka. W tej chwili jest wyłączona. Po podłączeniu do tego gniazda tutaj w obudowie akumulatora 240 V widać, że jest już załączona i pobiera około 54-55 W, co wystarczy na 10 godzin ciągłej pracy agregatu. Prezentowany akumulator ładujemy z gniazda sieci 240 V to jest taki typowy kabel komputerowy, który tutaj można byłoby użyć do ładowania. Jest w zestawie. Oraz panel fotowoltaiczny podłączamy kablem będący wyposażeniem panelu do tego gniazda tutaj żółtego. Ewentualnie zamiast panelu podłączamy specjalny kabel będący w zestawie do podłączenia zapalniczki w jadącym samochodzie, tak aby go podczas jazdy ładować ten akumulator. Przygotowując się do podróży, po prostu bierzemy torbę z panelem oraz akumulator, wkładamy do bagażnika i na miejscu już, gdy dojedziemy, rozkładamy panel. Jak widać, on się tak rozwija na 4 części i przymocowujemy go do torby, która jednocześnie jest stojakiem. To jest fabryczna torba wyposażenia
ochraniająca ten panel podczas podróży. I to jest wszystko. Do tego mamy aplikację, którą instalujemy na smartfonie, aby monitorować to urządzenie. I możemy zdalnie również włączyć lampkę oświetleniową i widzieć wszystkie parametry pracy, które nas tutaj interesują. No dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam ponownie na następny odcinek.